Elu, hello, siema. Bleku podjął wyzwanie kontra zielona szczała, Zielek. Chociaż nasza bestia włoska też daje radę. Aczkolwiek tu są mocne modyfikacje. Nagrywa. Siema, Filip. Siema. Słynny Zielek po modyfikacjach mocnych. To już nie ma lipy. To tylko 50. Zobaczymy, czy nasza 180. Filip, polecimy tak. Stąd start, nie? Tam Tomek nas wystartuje. 50 na sterydach. Na dopingu. I potem w drugą stronę powrót sobie zrobimy i zamiana sprzętami. No to trzymajcie kciuki za mnie. Zielek jest mega mocny. Wyścigi. Mój skuter kontra Zielek. Czy Tomek to... No startuj, chodź tu. Tomek startuje. Tu, tam stań. Teraz powtórka. I teraz w drugą stronę. Kto startuje? Ja? 3, 4. Dobra, zamiana. Czyli przy starcie? Przy starcie musisz, wiesz, długo przeciągać go, bo jest długa jedynka. A, dobra. No. Dam radę! I ten. Filip! No co ty mi mówisz? Ja zawsze daję radę. Ale wysoki! O kurwa, panie! 190 to jest, nie? Jedynka do góry! Nie! Na dół! Na dół, dobra.
Filip moim dragsterem, a ja Zielkiem. Patrzcie, i telefon mi zostawił. O, hamulec trochę tylny za nisko. To już mu powiem, bym mógł sobie poprawić. Biegi fajnie też wchodzą. Kurczę, on ma chyba z 5 biegów. Dużo tu modyfikacji jest. Najlepszy ogar, jakim jechałem. To pewnie tam te WS-ki wszystkie to wymiata. A ładnie wygląda Filip na nim, nie? Mało idzie. No. To jeszcze nie jest to, co było. No jeszcze nie jest. Jakie? Co? Ja ci dałem, czy... Te, co ty mi dałeś? Niebieskie były najtwardsze. A nie czerwone? Nie, bo czytałem z tyłu, żeby na koło wstawał, czerwone, by musiał ale z tyłu mieć te. Niebieskie. To założymy. Przełożenie zmienione. Bo tak to wiesz, o co chodzi. Jeszcze wiesz, sprężyny będą, bo oni założyli te trochę miększe. Jak czerwone. Już brazo wejdzie i się go wybije, to coś tam nie. Dobra, ja już muszę odpocząć, bo mnie... Ale odejście ma super. Ale to jeszcze nie jest to, co było. No. Czuć, że jest to płyn podnicy, nie? Musi się to zrobić. Musimy koniecznie. I co, Filip, jak ci się podoba mój dragster? No jak na 180 WS-ów, no fajnie idzie, naprawdę. Fajnie, nie? Odejście ma z dołu moment. No. No to jest dobre w skuterach, że oddajesz gazu, on od razu na maksymalne obroty wchodzi i jest rezo, nie? No. To może opowiedz, co jeszcze robiłeś przy nim. 190, tak? Od MRF-y silnik. Koła zmieniłem. Co wymieniłeś? Czekaj, bo tu się coś stało. Koła na pewno porobiłem. Są nowe obręcze, nowe piasty. Znaczy z przodu jest piasty. Hamulce? Hamulce też były dawno zrobione. Aha, były. Z tyłu jest od Suzuki piasta mocniejsza, bo od Ogara 900 nie wytrzymała. Mhm. Wahacz samoróbka, amortyzatory też nowe. Błotnik tylny, nowy, mocowanie tablicy, lampa. O kurde, ty masz od Bety lampę. No. Ale poznałem, co? Wydech, Leo Vinci? No, replika. Replika. To oryginał praktycznie. Tu taśmą owinąłeś ładnie, podnóżki nowe. Nowe podnóżki. Hamulec masz ten tylny, wiesz, tak za mocno na dół, wiesz? Nie, ciężko się hamuje.
Nie no, mega, mega. Ale powiem ci, aha, i rampa nowa, LED-owa. Zbiorniczki! Zbiorniczki! Nie mówiłeś? No nie. Super. No, ale nie wiem, czy nie wrócę do poprzedniej lampy, bo w nocy się średnio jeździ. Słabe światło jest. Takie kurde, no da się jeździć, ale jednak lepiej jeździć. Tylko bajer fajny, nie? No, na dzień fajnie, ale w nocy... Słabo. Słabo, słabo. No i oponę mam z tyłu nową, która Lidia była rozstrzygana. O, tamtą spaliłeś na Willy Boysów. No. Na filmie nawet tam mówiłem, że no. Filip palił. No, nówka, opona jeszcze. Z 2018 roku kupiłem nową, leżak magazynowy. Aha. To teraz ty, to te, teraz WS-ki to ci nie podskoczą. No. Nie mają polotu do tego. To do tego filmu to się pożegnamy, Filipiusz. Dzięki, że pokazałeś, dzięki, że dałeś się golnąć. Pewnie. Nara, hejos. Siema, siema, nowa nuta. Black ekipa. Pyta. 2022. No to jedziemy. Tylko ja i dwa kółka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka. Wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru. Słońce, muzyka i deszcz. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Otwieram garaż, odpalam maszynę. Wbijam na asfalt, po prostu płynę. Jak statkiem po morzu, lecę na trasie. Czuję się wolny, gubię ten zasięg. Nie czuję nic, prócz satysfakcji. Promienie słońca, cząstka wakacji.